Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i cóż. Widzimy się znowu w grze Kroniki Myrtany. I tak jak widzicie, jesteśmy dziś w chałupie naszego jakże wspaniałego wuja. Nie pamiętam nadal jego imienia, chyba Kurt, czegoś tak. Ale tak czy inaczej, jesteśmy w jego chałupie, w której zauważyłem już wcześniej, że leżały octy. Jak sobie trochę biegałem i tak dalej, zauważyłem czapeczkę z rybami. Co najważniejsze, zauważyłem taką piękną księgę, którą nie czytałem na tym zapisie. W sensie wczytałem się, potem przeczytałem, ale zobaczcie na to, co tutaj mamy. Upcym jest ten, kto sądzi, że zręczność pozwoli być sprawniejszym złodziejem. Nanci zdadzą zwinne kończyny, gdy ich użytkownik nie wie, jak z nich zrobić pożytek. Za to nawet gruba z tłustymi paluchami, który wie, jak wykorzystać swój kształt i masę, może być najznajmniejszym złodziejem. Tyle w temacie. Nie potrzebuję zręczności. Bycia kadziakiem. U, monetka. Jak miło. A co za tym idzie? Mój dylemat jest trochę rozwiązany przez to, że nie będę musiał brać, dajmy na to, i jednego, i drugiego, jeśli bym chciał grać po tobie rzeczy. Ostatecznie bym chciał być magiem, ale też złodziejem. Ale z drugiej strony nie pomogę mi to z tym nijak, więc tak. A to przy okazji moje złoto po ograniczeniu większości. Zresztą podkreślam, nadal jeszcze nie otworzyłem chyba mieszków, więc tak, tutaj jeszcze mam 60 i kolejne 25, więc wow. Mamy 200 sztuk złota. A dodatkowo jeszcze mam parę pazurów i innych takich rzeczy. No i to. Co dzisiaj będziemy robić? Zapewne chciałbym wyruszyć dalej w dzicz i może nawet rozwiedzać ten świat jeszcze na tyle, na ile się da. Jedno, co nam stoi na przeszkodzie, żeby nie było, to jednak jest fakt, że są to potwory, które musiałbym nauczyć się skurować, oprawiać i inne takie rzeczy. I no, zobaczmy, co tu jeszcze miał. Skrzydło krwiopijców i burczołów jadowych. Nie wiem, czy są, nie wiem, czym są burczoły jadowe, ale okej. Okay. Przyniosłem trofea. Mamy zwykłe kły, zwykłe pazurki, wszystko. 15 sztuk złota za wszystko. Nie najlepiej, no ale niech będzie. Więc dobra, mamy trochę funduszu, jak widać. I jedyne, co tak naprawdę jeszcze tutaj powstrzymuje przed tym wszystkim, to to, że... jakby to najłatwiej powiedzieć. Ja powiem wprost, po prostu, no... nie wiem, czy to by pomysł, żebyśmy puszczali to wszystko bez nawet mapy. A co za tym idzie, przydałoby się kupić mapę, a mapa kosztuje dużo. Bo 100 sztuk złota u Bastiana, czy jak mu tam było. Więc co za tym idzie, no niestety. Jeśli ją kupię, to nie będę mógł nic się tutaj nauczyć nowego. Z drugiej strony mogę polegać na swoich po prostu szansach. Na połapanie się w terenie i liczyć, że się nie zapoziemy tak na amen. Powiem szczerze, że chyba preferuję polegać na swoich zmysłach orientacyjnych. Właśnie, a jego krodaliśmy? Nie, ale jest prosta, okej. Okay. Bryłka złota i 8 monet, miło. No ale tak. Więc no, powiedzmy, że chwilowo będę polegał na swoich zmysłach orientacyjnych. Byśmy mogli wyruszyć i na spokojnie sobie poradzić z różnymi rzeczami. Przebaczę, mówiąc, żebym mógł już pozbyć się tych typielców. Bo ja, no. Wypadałoby się ich pozbyć, tak najprościej mówiąc. A więc bardziej dokładnie, no to po prostu za wszelką cenę chcę wziąć tego, co... znaczy, tego. To, co broni ten trupek. Najpierw jeszcze sprzedajmy mu to. Wszystko, czego potrzebujesz. Dobra, młodego dzika. Masz, dla ciebie. Nieźle. 8 za sztukę. Wilka mamy jednego, dostajemy 10, więc nadal dobrze. A czarny szczur, zobaczymy jak wyceni. To już 10. Miło. Do tym idzie, mamy już więcej. Więc nawet chyba wszystkich mieszków nie będę musiał otwierać. Prawda jest taka, że woli ich nie otwierać, bo w ten sposób przynajmniej nie będzie mnie kusiło, żeby... wykupować jakieś głupoty. Więc tak, skóry gadów. Rządły krwopijca też by się przydało. Sadła też, oczywiście, inne takie rzeczy, ale... skóry gadów. Jak ściągać skóry z gadów? Niektóre aspekty zdzierania skóry gadów
są łatwiejsze, a inne trudniejsze niż w przypadku reszty zwierząt. Trudniej jest się przebić przez te łuski. Dlatego celuj pomiędzy nie, tam, gdzie są miękkie. Zrób nacięcie i zacznij zdzierać skórę. Na tym etapie robi się łatwiej, bo takie skóry są wytrzymałe i nie musisz być delikatny. Ale za to musisz włożyć w to dużo siły. Okej, dzięki. Jeszcze musimy unikać krotoszczurów i niedźwiedzi teoretycznie. Oraz krwiopijców i jakichś jadowitych bestii. Dam radę? No, wydaje mi się, że tak, więc zapis 78. Chyba zdecydowanie za wolno mi idzie ta gra. Tak, teraz kiedy mogę już skurować topielce na spokojnie, to idziemy tutaj. I te zwłoki, które tam leżą, w końcu będą moje. Okej. Na szczęście jest tu wygłodniał topielec, więc wtedy właśnie słabe topielce, że takie robocze nazwę. No, na szczęście wygłodniałe bestie są tutaj bardzo słabe, więc ja tam ginęłem głównie dlatego, że nie chciałem po prostu ich właśnie bić. Ale tak, proszę, pazury topielce, skóra topielca. Jest wszystko tak, jak chciałem, żeby było. Wreszcie. Możemy spokojnie polować na wygłodniałe topielce. Nie sądzę, że ta chwila tak szybko nadejdzie. Ale to wszystko dzięki temu, że mam złodziejstwo, szczerze. Okej, po 8 monet od osoby, trzeba nawet po 3, 2, więc bardzo mało teoretycznie. Ale z drugiej strony tych osób było tak dużo, że jak widzieliście, no 100 coś monet mam. A nadal chyba jeszcze gdzieś są jakieś niewykupione recepty, które mogę wykonać dla naszej kucharki i tym podobne rzeczy. Właśnie zapomniałem sobie też przyrządzić jedzenie na wyprawę, ale dobra, przeżyję. I teraz w końcu na spokojnie możecie zobaczyć to samo, co ja dostrzegłem w tych zwłokach. Patrzcie, darmowy kostium nowicjusza, 25 many nadal, 20 magicznych, penetracja pancerza i większe obrażenie czarów, ale tak, świetna rzecz. Okruchy magicznej rudy, może być ciekawe. Czysty pergamin magiczny, świetne. I najważniejsze, otwieranie zamków. Mamy zwój otwarcia zamków, więc jak będziemy musieli otworzyć jakąś skrzynię gdzieś albo... Najprościej mówiąc, ja się dowiem, że jakąś skrzynię gdzieś można otworzyć na coś bardzo cennego. Bo pewien znajomy po prostu mi powie, że tą skrzynię warto otworzyć, czy coś. Mamy zwój, więc będę w stanie to zrobić teoretycznie. Praktycznie też. Tylko to jest wtedy już tylko kwestia tego, czy many mi starczy. No ale dobra. Teraz wreszcie możemy pobić te topielca. Teraz warto byłoby jeszcze zobaczyć parę rzeczy, zanim wyruszymy. Może mnie było w tym kierunku, nie chcę iść. Pójdziemy raczej właśnie tam, obok naszego... dotychczasowego genera. Raczej mówiąc tam, skąd przybyliśmy. Ja tam też się udam teraz samemu, po prostu, żeby przyspieszyć wam trochę czas. Zobaczymy, czy możemy mu sprzedać szpony, po czym ruszymy w którymś kierunku, poszukując przygód, szczęścia, niebezpieczeństw, czy jakkolwiek to nazwać. Okej, więc jesteśmy znowu przy Markusia i... Pazur topielca można mu sprzedawać. Świetnie. Też 5 za sztukę. Dobra. Nie jest to najlepszy interes, ale okej. I teraz pytanie, gdzie chcemy się udać stąd? Czy tam pod górę, na wieżę sygnałową? Czy tak jak leźliśmy tam wcześniej z naszym... strażnikiem, który boi się wilków? Powiedzmy, że najpierw na wieżę sygnałową. Chociaż... Powiem szczerze, gra wie, jak szybko zniechęcić do danej wyprawy. Posłuchajcie w te odgłosy. Dziobanie niczym ścierwiady. Ale odgłos maskania już inny. Wiesz, sygnałowe jest tam w takim wypadku. Za tym idzie, prawdopodobnie są właśnie tam jeszcze, tak tylko dodam szybko, jakieś inne bestie niż... ścierwojady. A za tym idzie, nie wiem, czy chce się po prostu męczyć z takimi bestiami. Ale tak, tutaj za tym mamy najprostszego w świecie wilka.
który bije, no nie najsłabiej, ale nadal to jest podstawowy przeciwnik. I gdyby nie zablokował, to by było dobrze. A ja oczywiście jełop nie zapisałem po pokonaniu tego ścierwojada, więc no. Chyba będę musiał szybko zainwestować w 30% w ręki. Czego chcę czy nie? Jak już się skazałem na klątwę walki dwuręką. Jak to po swojemu nazwę. Dobra. Ale teraz zanim coś, co... Chcę sprawdzić jeszcze jedną kwestię. Nie, dobra. Nie sprawdzę tej kwestii, dopóki tego młodego ścierwojada nie pokonamy. Jak widać, on po prostu za szybko będzie rzucał. Czy teraz dorosły się wkurza. Ale nie dziwię się, jak mu pisklaka bije. Z tego, że to ten pisklak sam mnie sprowokował do tego. Okej, wszystko zabieramy. I... Bałem się, że to jest coś groźnego, ale widzę, że nie. Jest groźniejsze niż z czym mamy do czynienia, mieliśmy do czynienia do tej pory. Ale nie jest to nic tak strasznego, jak myślałem, że może być. Są to po prostu ścierwojady. Okej, to się nazywa leśny ścierwojad. Ogólnie jak słyszałem te wszystkie odgłosy i tak dalej, to już pierwsze co miałem w głowie ścierwojada preriowego, który występował w gociku 2 noc kruka. Okej. A i właśnie tak, nie na do końca. O, to jest trochę makabryczne. Ale bardzo makabryczne i... Z tego nie rozumiem, ale tak. Więc te odgłosy sugerują, że to są ścierwiady leśne. Dużo niebezpieczniejsze z tego, co widzę, od zwykłych ścierwiadów, więc... Nie wiem, czy powinienem po prostu je prowokować. Okej, sprowokowałem młodego ścierwojada, leśnego i kolejnego młodego. Dobra. Nie, ma co. Ochłopęła. I znowu ten niepokojący ekran. Zupełnie nie rozumiem, o co z tym chodzi, czemu tak jest. No ale dobra. Ignorujmy na razie te niepokojące widoki. Po prostu pójdźmy zająć się swoimi sprawami. Tu bliżej za ciężko, to pójdziemy po prostu tą trasą, którą leźliśmy wtedy, żeby ratować naszego tchórzliwego strażnika. To też jest rozwiązanie zawsze. Dobra. Wilki są warte aż 60, wow. No oczywiście dostajemy za to trochę różnych trofeów. Tak najbardziej fajnie. Jest tak, do wieżyst tutaj. Zapiszemy więc numer 82. I mając ten zapis, dopiero będę mógł się zdecydować, gdzie chcę iść. Dopóki widzę wilki i ścierwiady zwykłe lub młode, to jestem w stanie, powiedzmy sobie szczerze, iść. Oczywiście na końcu w CHP, bo ja nie mam jak się wyleczyć. A ta mikstura leczy tyle, co nic, więc... Ta mikstura, którą mam. Ale tak, nadam. Okej. Wieżysk nowy jest tutaj już zaraz. Są tam leśne ścierwiady na pewno na trasie, więc... Pytanie brzmi tylko, czy ja chcę w ogóle zdzierać potencjalnie z tamtym miejscem. Powiedziałbym, że nie. Powiedziałbym naprawdę, że nie. Wolę pójść tu. Wydaje się to być bezpieczniejsze miejsce. Co widzę tu tylko młodego ścierwojada i widest polnych. A młode ścierwojada, jak już wiadomo, nie są zbyt dużym zagrożeniem. Chociaż kiedy rdest polny, no to jest... No, rdest polny to same dobre wieści. Niczego tu nie znajdę. Okej, tam jest więcej tych ścierwiadów, ale no. Na razie się nimi nie przejmujmy i tutaj mamy do wieży sygnałowej, a tutaj... do wilczego leża? Okej. I guess... Może to być ciekawa opcja.
Policja, o cholera, gobliny. Okej, jeden popełnił samobójstwo. Nadal tu siedzi. Może uda się je pokonać tak, żeby one mnie nie mogły. Mogły mnie. Okej. Ale już widzę jedną rzecz. Nie muszę się obawiać tych goblinów. Jestem w stanie pokonać w miarę swobodnie. Świetnie. Dobra. To teraz tak. Tutaj jest młody ścierwojad. I tam są gobliny na trasie do jakiegoś wilczego leża. Nie, prawdopodobnie trafiłem do tego całego wilczego leża i potem będę żałował, że tam polazłem, będzie tam z 50 wilków, które chcą mnie zamordować. Ale tak, tak czy inaczej warto zobaczyć, co tam się kryje. Faktycznie nie mam nic do leczenia. Ale mogłem o tym pomyśleć wcześniej. A nie, przepraszam, przecież ukradłem komuś gulasz z kieszeni. Niczego tu nie znajdę. Dobra. W takim wypadku nie ten zapis. Ten zapis nadpisujemy po pokonaniu i zjedzeniu porcji gulaszu. I tak. Nasz cel jest teraz prosty. Pokonać te dziadowskie gobliny. Bez umierania. Przecież. Albo zmusić je do spadku we wodę. To też jest rozwiązanie, żeby wpadł we wodę. Dał mi spokój przez to. Dobra. On tu potem wróci, więc z tym się nie ma co przejmować. Teoretycznie dalej. Pytanie tylko, czy powinienem tu iść, jak tak patrzę na niektóre rzeczy. Doigrałeś się. Okej, to chyba jest odpowiedź na wszystkie moje pytania. Gdyby nie to, że ma przewidywalny sposób walki, to pewnie bym tutaj teraz zginął. Tak. A ja głupi nie zapisałem po goblinach. Okej. Okej, czyli tam nie powinienem chyba iść. Nie, ale i tak pójdziemy. I tak pójdziemy. Ja po prostu chcę zobaczyć, co się kryje w tym samym wilczym leży. Jak nazwa sugeruje, będą tam tylko wilki? Czy może jednak będziemy mieć tam do czynienia jeszcze, no nie wiem, z wargami, czy orczym psami? Jak zwał tak zwana te bestie? Akurat w gotuku 1 jest nazwane orczym psami, w gotuku 2 wargami. Prawie umarłem. Przez to, że chciałeś zastosować typową goblińską strategię. O treści, otaczamy cię szybciej niż ty jesteś w stanie się obracać. Laga spadła, niestety. Nie ma czego plądrować. To nie. Nie, dobra, będę w stanie chyba móc zyskać. Ja powinienem być. Dobra, niebieski best, dest polny. Czy mamy coś, czym mogę się wyleczyć? Jeszcze innego niż to, co jadłem przed chwilą? Oj, chyba nie. A co za tym idzie, chyba będę zmuszony wypić eliksir. Taki jeden, taki nie będzie. Będę tego szybko żałował, ja to wiem, ale... Nie. Na razie jestem skłonny to zrobić i nadal jest tu ten cały uciekinier, więc... Przynajmniej wiem, że nie jest to zdarzenie losowe, jak co niektóre. Tam widzę więcej goblinów, to tam nie chcę. Ale tak. Doigrałeś się. Nie wiem, czemu niektóre ataki mi teraz mają strasznie duże opóźnienie. Zamachnięciu się. Dobra. Może uda się go nam pokonać. Nawet jeśli to będzie na farcie. To ile expa dostaniemy? Powinno mi zasugerować, czy powinienem tu iść, czy
pierwszy. Zdecydowanie za wcześnie. Jak na razie to wydaje mi się, że na farcie jesteśmy w stanie go pobić. Mówię na farcie, bo jak on nas znowu trafi tym takim pełnym ciosem, nie tym minimalnym, to wydaje mi się, że będzie po nas. Okej. Okej. Żyliśmy to totalnie na farcie, że nie trafił pełnego ciosu. Mało rzeczy, niestety. Niczego tu nie znajdę. Nie zwróciłem uwagi na ekspy, więc nawet nie wiem, czy wygląda to sensownie, ale już. It's okay. Złoto. Wiedza magiczna. Głupi dureń. Nie zapisałem. A tam jeszcze z zapisów drugi przychodzi. Ale widziałem coś bardzo ciekawego. To jest jakaś księga magiczna. Więc pozwólcie, że tam pójdę jeszcze raz. Co by się działo, nie działo, ja chcę iść chociaż po tą księgę. No dobra. Gościu pokonany. Zapisuję tutaj, bo nie straciłem za dużo się względem jego goblinów. Patrzcie, no nic się nie dzieje, nikogo nie ma. Oni się tu pojawią dopiero... Tam on w sumie, ten kolejny. Dopiero kiedy ruszę zwłoki. Co ciekawe. Więc obserwujcie. Gdzie podbiega teraz? Ale... Teraz ma inną broń w ogóle, zauważyłem. Ostatnio chyba miał nóż. A może dałeś mu taki topór? Nie wiem. Ale... Poza tym miał tu jeszcze jakieś pismo ze sobą, ten trupek. Nie wiem, co to za pismo. Przekonamy się dopiero, kiedy ubiję tego drugiego gościa. Ale on był dużo łatwiejszy. Okej, 100 expa. Piwo, pietruszka, klucz. O nie, jego jeden z bandytów. Ciekawe, ale tak, mam teraz dwie nowe bronie. 25 za 10 siły. Wezmę chwilowo. Tutaj 25 z przebiciem pancerza wielkim. Trochę więcej zręczności. Ale okej. I teraz co? I co dostosowałem do przyjaciela? Na drodze wilczego leża kupiec. Przyjacielu, gdy będzie podążał tym szlakiem, szczególnie ciebie uważaj. Inni kupcy twierdzą, że ich wozy zostały zniszczone przez jakieś ożywione kamienie, a przynajmniej tak na to mówią. Zakładam, że się takie plotki tylko po to, by mieli więcej klientów dla siebie. Ale gdyby jednak była to prawda, to pamiętaj, że do obozu drwali możesz dostać się idąc przez rzekę. Przed łukiem skalnym wejdź do wody i po chwili brudzenia będziesz w okolicy węglarzy. Skręć w lewo i wzdłuż jeziora i zaraz zauważysz las, w którym pracują. Zapomniałem ci o tym powiedzieć, więc zostawiam ten list. Pamiętaj, pilnuj amuletu jak oka w głowie. Okej. Okay. Myślę, że to z przejścia musiał łyknąć wody. Ciekawa rzecz, czyli jakiś pył tutaj jest. To jest... Wiedza magiczna, krąg pierwszy, tom drugi. Drugi tom z dwóch jest w pokonanym stanie, o nie. Okej, okay, czyli... Nie rozumiem, dwa z dwóch. A. Pozwólcie, że jeszcze raz zapiszę. Bo chcę sprawdzić jedną rzecz, zanim pójdziemy dalej. No więc, uwaga, uwaga, wielka chwila. Jak to przeczytałem, to się nauczyłem kręgu magii. Poznawanie magiczne, nowy wpis, nowy wpis. Zwróć uwagę, że na... Przeczytam drugi tom księgi o pierwszym kręgu w tajemniczeniu magicznego spodęcznika, wynika, że brakuje mi znajomości jeszcze jednej części. Okej, okay. Dobra. Czytam. Myślałem, czy da się to szukać, nie da się. Ale okej, okay. Fajnie. Fajnie, że znaleźliśmy takie coś.
kupiec jechał rzekomo do Wilczego Leża, więc... A... Całe Wilcze Leże? O. Ojej... Czymkolwiek jest poza naszym zasięgiem. Ech. Nie mamy szans walczyć z golemem. Cokolwiek tu jest, jakkolwiek tu jest, to chyba musimy pójść gdzie indziej. Zębacze? Cholera. No wiecie co, chyba serio to nie powinienem być. Jeśli tu nie powinienem być, to sobie pójdziemy, bo widzę jakieś chałupy. A chałupy to dzisiaj oznaczają, że to jest bezpieczne miejsce. Można, że się gdzieś prześpimy, zyskamy HP-ki dzięki temu. Nie, ale muzyka będzie świetna, muszę przyznać. Topielec, okej. Okay. Sami to akurat sobie jako chyba radzę. O nie, no... Nie! Proszę nie! Moje ekspy! Dobra, to ja wczytuję się jeszcze raz i przyjdę tu po raz kolejny, tylko tak, żeby nie sprowokować tych wilków. Okej... Okay. Chyba nie sprowokowałem żadnego dziadostwa, więc... Jest... Teoretycznie dobrze. Mówię teoretycznie, bo to totalnie się nie znam. Okej, jesteśmy u węglarzy w takim wypadku. A jeśli to już jest, dotarliśmy do węglarzy, jesteśmy na najbliższej drodze chyba do drwali. A co za tym będzie, pozwólcie, że zapiszę i wlezę do pierwszej lepszej chałupy, żeby się przespać. Nie, żeby tam na nas krzyczeć. Ale jak zrobimy coś takiego, to nagle wszyscy zapomną o sprawie. Czego ty tam szukałeś? No, mówiłem. Trudno, czyli nie jesteśmy w stanie. Nazywam się Helmut i nadzoruję pracą tej placówki. Co tu robicie? Wypalamy węgiel drzewny. Nigdzie indziej na wyspie nie znajdziesz lepszych warunków do wydobycia tego surowca. A ty, jak myślę, nie przyszedłeś tu, żeby nam przeszkadzać. Szukam zarobku. Może mógłbym wam w czymś pomóc. Ludzi do pracy nam nie brakuje, ale to się może szybko zmienić, jeśli nie rozwiążemy problemu z zębaczami. Do tej pory nie zdecydowały się nas zaatakować, ale co parę nocy słyszę, jak wydzierają się ze swojej jaskini. Boję się przymknąć oko na chwilę, gdyż w każdym momencie mogą złożyć tam wizytę. Tak jakby... się nami bawiły. Umówmy się tak. Jeśli pozbędziesz się tych paskud, to nie ominie cię nagroda. To co? Dogadamy się? Mieliście prosić o pomoc myśliwych, ale dobra, zajmę się. Zajmę się nimi. Gdzie ich szukać? Zaraz przy rzece. Jest mała jaskinia. Tam się te bydlaki zalęgły. Tylko uważaj. To nie są byle ścierwojady. Jeśli zaatakują cię w grupie, to już mogę zacząć kopać ci grób. Nie dziwię się. A, tu mamy jakiegoś Eliasa. Dość prosta, dobra, to możemy od razu zabrać. Węgiel i 6 sztuk złota. Jak po maśle, chłopcze. Jak po maśle. Mielerze pracują tak samo dobrze w dzień, jak i w nocy, a wszystko dzięki tutejszej ziemi. Nigdzie na wyspie takiej nie znajdziesz. Poza tym, Ulryk dobrze płaci za każdą dostawę węgla. Szukam pracy. Wiesz może, do kogo powinienem się zgłosić w tej sprawie? Węglarzy ci u nas dostatek. Ale może Helmut dać jakieś zadanie? Jeśli szukasz uczciwej pracy fizycznej, możesz też spróbować szczęścia przy wycince drewna u Knuta albo w twierdzy Ulryka. Oni to zawsze potrzebują rąk do pracy. Z tym, że uważaj, bo mieszkańcy Wilczego Leża nie lubią nowych, a ty mi na takiego wyglądasz. Okej, czyli
ten cały Ulrich, kimkolwiek jest, to on mieszka w Wilczym Leżu, I guess? Ej, ty, masz, dla ciebie. Masz dla ciebie? Okej. Okej. Ciekawa sprawa. Okej, Gerd. O, można go ukraść i z tego co widzę nie będzie żadnych ważnych dialogów, więc na razie odpuścimy to sobie. To jest węglarz. Jako, że nie ma imienia, to pewnie nie da się go ukraść, no, niestety. Ale dobra, odkryliśmy jakieś większe nowości. Z Eliasem już gadaliśmy przed chwilą. Co? Nie, a tutaj kto jest? Elko. Nawet nie da się z nim gadać. Po prostu weźmy co mamy wziąć i idźmy dalej. Ewentualnie nie tylko będziemy mogli też wrócić do tej, do wioski chyba. Kupując nawet ewentualnie transport od tego tutaj gościa. Więc fajnie. Ale zanim to wszystko, to jeszcze zapis 86. No i cóż, lecimy sobie po prostu gdzieś dalej. Chociaż w sumie potrzebuję... Nie, najgorzej w sumie. Właśnie świetnie, że tylko wilki. Okej, już widzę, czemu topór jest mocniejszy w obrażeniach. Widać to łatwo. Zasięg mamy zdecydowanie mniejszy. Więc... Dobra, nie będę tam lasek, są tam dwa wilki w jednym miejscu. To pierwsza sprawa, druga wracamy do patyka. Mojego zaostrzonego. Był lepszy. Tak, zasięg patyka był dużo lepszy. Proszę, mam nadzieję, że... Właśnie to może być zaleta grania pod... Zależność, że będziemy mieli bardzo długie te bronie. Musisz się chyba nad tym zastanowić. Ale okej, mam tutaj gońca i jeszcze jakąś łódkę. Czy coś z tą łódką jakoś... Nie, nic. Okej. Tak widzę, tu jest mi teren naprawdę niebezpieczny. Jeszcze co prawda tylko spróbuję przejść tam tutaj, bo kto wie, może się okaże, że jakimś czym będę mógł właśnie gdzieś sobie spokojnie pójść, nawet jest napis do Wilczego Leża, więc mój pierwszy kierunek okazuje się nadal aktualny. Okej. Zwaniczego, to może się uda? Nawet... Oj, strasznie kombinuję, wiem o tym, ale to jestem już ja. Stali bywalcy powinni do tego przywyknąć, jeśli jesteście nowi, to niestety ostrzegam was, że to nie pierwszy, nie ostatni raz pewnie, kiedy będę takie rzeczy robił. Dobra, trochę wyżej, Marvin. Marvin. Wyżej mówię, nie niżej. Marvin! Dobrze, dobrze, prawie jesteś. Prawie jesteś. Utkuł se chłop. Wyżej, tak? Kawałek wyżej, będziemy w dobrym miejscu. Chyba się zmieni też muzyka. Co ten? Ja albo spróbuję się jakoś tutaj odbugować, albo wczytam zaraz zapisa. Okej. Okay. Otworzenie menu mnie odbugowało, więc jest teoretycznie dobrze. O nie, znowu! A, teraz grzecznie nas podwindował i nie robił żadnych problemów. Nie? Bardzo nawet świetnie. No, proszę ci, gro! Bez przesady. Jesteśmy dalej. Coś czuję, że... Coraz bardziej, to dosłownie mówiąc, że tutaj nie powinno mnie być. Nie mówię tego... jako, powiedzmy, czegoś, że... Nie, że od razu wracamy, że się poddaję z eksploracją tego miejsca czasu. Nie. Co to nie? Ja to muszę zwiedzać. Chodzi o to, że... Jakby to nawet określić... Nazwą tu mianem typowa zagrywka na moje
błądzenie zamiast robienia tego, co trzeba. Jest tak. Brawo, ja czy coś. Patrzę. Okej. A że coś tutaj znajdziemy fajnego? Czaskóra. Zawsze chętnie. Żowcza. Nie widzę. No. I... może jakieś ubrania albo coś? Niestety. Teoretycznie to może jeszcze są kły i pazury, które mógłbym wziąć. Ale nie, to chyba tylko zdobne. Dobra, to wyjdźmy, zanim nas przyłapią na kradzieżach. Najważniejsze, żeby sobie z tego i tak nic zrobili. Może już też tak jest. Skoro... Dobra. To teraz szukajmy tylko jakiejkolwiek osoby z imieniem, żeby ewentualnie ją okraść. Jeszcze pytał jakichś wilczych synów. Kimkolwiek są wilczy synowie. Okej, i... Hej, Nelson. Będzie trudna. Kim jest? Ale okej. Ojciec obdarzył mnie imieniem Nelson. Ach, oczywiście. Przecież musi być w stylu naszych przodków. Wielka rodzina z wielkimi łowieckimi tradycjami. Prowadzimy z ojcem i siostrą zakład łuczarski. Więc jeśli chcesz coś kupić, coś przydatnego na polowaniu, no zajrzyj do mojej siostry, Lucy. Okej. Ładny łuk. Oddałbym ci go, gdyby ojciec nie połamałby mi za to nóg. O czym ty mówisz? Ojciec mój, Gaston, jest myśliwym, tak jak jego ojciec i każdy mój przodek. Za chwilę skończę 20 lat i zgodnie z naszym zwyczajem muszę przynieść róg cieniostwora. W czym problem? W czym problem? Widziałeś kiedyś cieniostwora? W tym, że ja nie jestem myśliwym. Rozszarpałby mnie na strzępy. Wolę o tym nie myśleć. Wow, poważna Ale sprawa. Czekaj, ty wyglądasz na doświadczonego wojownika. Definitywnie nie powinno mnie tu być, jak on tak gada. W sumie, czemu nie? Bałem się o tym komukolwiek powiedzieć. Dobrze, że trafiłem na porządnego gościa. Od pokoleń każdy w mojej rodzinie był myśliwy. Zazdroszczę mojej siostrze, Lucy, że może spokojnie się uczyć i zajmować handlem. 100 razy bardziej wolałbym udać się do klasztoru, zdobywać wiedzę, szacunek. Nigdy nie czułem pociągu do łowiectwa. Ojca to nie obchodzi. Mam być myśliwym i już. Jednego syna stracił podczas polowania, a ja będę kolejny. Okej. Czego więc ode mnie oczekujesz? Chodźmy razem na polowanie. Może we dwójkę uda nam się tego dokonać. Chcesz zabić cieniostwora? Muszę! Na litość bogów, nie słuchasz mnie? Dobrze zapłacę. Powiedz tylko, kiedy będziesz gotowy. Będę na ciebie czekał w pobliżu wieży sygnałowej. Chyba się nie rozmyśliłeś. Widzimy się pod wieżą strażniczą. Okej. A tutaj mam farmerkę, czyli znowu nic. Gaston. Kim jesteś? Na imię mi Gaston, młody człowieku. Jestem myśliwym. Może raczej byłem, bo nie poluję już zbyt często. Swoje w życiu zarobiłem. Teraz korzystam z uroków emerytury. Czyli co robisz? Staram się nauczyć syna technik łowieckich. W naszej rodzinie każdy bez wyjątku ma we krwi żyłkę do polowania. Mam też oko na rodzinny interes. U mojej córki Lucy możesz kupić porządne łuki. W wolnych chwilach z kolei raczę się pysznym piwkiem. Ten ciemny wynalazek piwowara z miasta całkowicie mnie urzekł. Naprawdę polecam. Możesz mnie czegoś nauczyć? Wiesz, znam się na oprawianiu zwierzyny i wytwarzaniu łuków. Za odpowiednią ilość złota może i mógłbym cię czegoś nauczyć. Ale najpierw postaw mi jedno piwo. Byle nie pierwszego lepszego sikacza, jasne? Mrocznego paladyna. Okej.
Patrzmy więc, co ta cała... Lucy. Hej, ty. Może nam zaoferować. Witaj, kim jesteś? Jestem Lucy. Możesz u mnie kupić najlepsze łuki na wyspie, a także wiele przedmiotów niezbędnych dobremu łowcy. Moja rodzina od pokoleń wydaje na świat najwspanialszych myśliwych na Archolos, więc dobrze znamy się na wyrobie swoich narzędzi pracy. Co okay. Cię do mnie sprowadza? Chcesz rzucić okiem na naszą ofertę? A nie będę niczego mówił tego typu, ale zobaczymy. Chciałbym coś kupić. Bardzo się cieszę. Zapraszam. Zobaczmy, co my tu mamy. Okej, nóż na wilki, a akceptowalna rzecz. Prosty nóż. Okej. Teraz kusza jesienowa. Nadal okej. Łuk zwią. Wow, jak tak patrzę na te rzeczy, to wydają się być osiągalne na tym etapie. Ale dobra, przepis na przykład no już dla doświadczonego. Nie, bałem się, że to będą jakieś broni już naprawdę zaawansowane, a tu nagle... A. Takie, które naprawdę byłbym w stanie może już nawet niedługo władać nimi. Czy syn? Patrzmy, czy mogę coś zrobić, mnie wpuścili. Mury tego zamku. Wstęp mają jedynie wilczy synowie. Odejdź, bo będę zmuszony użyć siły. O, okej. Czyli cokolwiek tam jest... niestety na razie nie możemy. Dobra. To więc ten Tegens, ten to no... Na tym będziemy już za chwilę kończyć odcinek. Chyba. Cóż... Muszę być z wami szczery, totalnie nadal nie mam pojęcia, co wybierać. Ojej, jeszcze takie pełzacze, nie? Nadal, naprawdę nie mam pojęcia, więc... Po prostu będę szczery i powiem, że najchętniej bym grał magią, ale boję się, że po prostu z magią nie będziemy mieć wystarczająco dobrej broni. Dlatego myślę o zręczności. Jak na początku bym po prostu zafascynowany tym, tak teraz jak tutaj... Dowiedziałem się o tym, że możemy mieć kręgi magiczne, co znowu po prostu mnie ciągnie do magii. Ale jeszcze się zobaczy. A póki co no... Ja spróbuję wrócić na jakieś bezpieczniejsze tereny. A na samym odcinku co będzie, to będzie, więc no... Na razie to tyle i trzymajcie się. Hej, hej.